Strużki gorzkiego potu stają się klepkami wrażeń i jesteś jeszcze bardziej z dala od obrzędowych rytuałów, egzaltacji mów, dekorum ostatniego pożegnania. Świat cieszy się sam, nakręca miliony korb, napędza serpentyny transmisyjnych pasów i tonów, rwący suchy kaszel dziurawi sen, ściana, na której żłobisz lisza i spotniałego snu. Już po raz piąty w Czechowicach-Dziedzicach odbywa się jedna z edycji międzynarodowego przedsięwzięcia literackiego, jakim jest Festiwal Poezji Słowiańskiej. Organizatorem festiwalu w Czechowicach-Dziedzicach jest poeta Ryszard Grajek. Warto to robić, ponieważ jest zainteresowanie. Poezja jest niby tak niemodna, ale festiwale dowodzą to, że ludzie potrzebują tego kontaktu w ludziach. To drzemie, ludzie oczekują jakiejś ucieczki od życia zwariowanego, tej gonitwy codziennej. Festiwal Poezji Słowiańskiej odbywa się w Czechowicach-Dziedzicach już po raz piąty, a nieodłącznym elementem festiwalowych wieczorów są popisy wokalne młodych muzyków z czechowickiego teatru muzycznego Movimento. Festiwal rozpoczął się 11 października galą w Czechowickim Miejskim Domu Kultury. Także witam Państwa bardzo serdecznie, witam poetów, witam krytyków, witam tłumaczy. Cieszę się, że po raz kolejny możemy się tutaj spotkać. To jest naprawdę niezwykła okazja. Co prawda strasznie krzyczę na Ryszarda zawsze przed, ale to wiersze to tak na żarty. Rzeczywiście mamy nadzieję, że będziecie się z nami tutaj dobrze bawić, że będzie Wam miło. No i cóż, myślę, że nie ma co gadać. Musimy zaczynać. Potrudno se rozbuwa od plata duszata na człowieka. Wyrwi presenczysty leta i prespateki. Dostiga priasnata zura, sztom istina rozwidelawa. Ja jestem tutaj na Festiwalu Poezji Słowiańskiej, który się organizuje Ryszardem Grajkiem, zaproszona przez niego. Bez końca stoję tu kaczeni na swój tawan. A si myślę, czy to jest niebeto, a potem doławiam się sram. Niebeto nie jest płaskość, nie jest granica ili jakiś kraj. Dla mnie poezja to miłość boska, to miłość ludzka i koniecznie to jest życie, które my żyjemy i które mamy zrobić dobre dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Wyroki przynosi nie do końca ślepy los. Praktyka przeciw teorii. Trzyma nas w ryzach chemia i fizyka, wespół z zawiłym systemem administracji. Spotkałam się z poetami i z Polski, rosyjskimi i bardzo się cieszę, że tutaj ludzie szanują poezję. Myślę, że poezja jest częścią naszego duchowego życia i że poezja jest taka kreatywna część naszego życia, bo każde słowo to jest taka wsielenna i każda wsielenna to jest specjalne miejsce, nie tylko w duszy człowieka, ale w rzeczywistości. Судьба моя, принцесса, фея, всю нашу жизнь не лгал тебе я, пока я жив, люби меня. Пока еще воспеть осмелюсь я коньяка простую прелесть и дружбу крепкую ценя, о ней пою, о ней пишу я. Potem czuję westchnienie podobne do miłości szalonej, a tak milczałaś w ten czas we śnie. Samotna na przystanku, nie mówi dzień dobry, wpatrzona w drogę. A ja adoptuję nieprzespane noce z mrowiem gwiazd ukrytych pod kołdrą. Mozolnie tatuuję na brzuchu niezapisane słowa, przykryją blizny po cesarskim cięciu.
Czas grubą zmarszczką szkicuje mój portret. Na chybił trafił, oddaje się zemstą. A nie powinnam, bo ładne, co dobre.